tej szkole modlitwy w dniu, po południu, w dniu, który przygotowuje nas do odnowy przymierza Chrztu Świętego. Naszym zagadnieniem, nasza szkoła modlitwy jest zatytułowana Walka, czujność i rozeznanie. I oparta jest ona o dwa teksty Kościoła. Krótki, to jest fragment z katechizmu Kościoła katolickiego o obecnym stanie rzeczy, a drugi tekst to piąty rozdział adhortacji o powołaniu do świętości papieża Franciszka, Gaudete et Exultate, który właśnie tak jest zatytułowany. Walka, czujność i rozeznanie. Wchodzimy właśnie w przymierze Chrztu Świętego. Chrzest, który, tak jak mówiliśmy na homilii dzisiaj, ma ten wymiar dynamiczny, złożenie w śmierć Chrystusa i zmartwychwstanie i życie. Ma też wymiar oczyszczenia, obmycia z grzechu pierworodnego, ale wiemy o tym i Kościół pierwotny właśnie o tym wiedział, dlatego nie chrzcił za szybko, że chrzest bez postawy wypracowanej słuchania słowa może pozostać bezowocny. I może być ochrzczony po prostu poganin. Ta moc grzechu istnieje w świecie. I w obecnym etapie świata zostaje działanie grzechu także w ochrzczonym. I katechizm Kościoła katolickiego ma na to taki paragraf, który oddaje istotę sytuacji. Mówi: ciężka walka. Ciężka walka. Nauka o grzechu pierworodnym, związana z nauką o odkupieniu przez Chrystusa, daje jasne spojrzenie na sytuację człowieka i jego działanie w świecie. Przez grzech pierwszych rodziców diabeł uzyskał pewnego rodzaju panowanie nad człowiekiem, chociaż człowiek pozostaje wolny. Grzech pierworodny pociąga za sobą niewolę pod panowaniem tego, który ma władzę śmierci, to jest diabła. Nieuwzględnianie tego, że człowiek ma naturę zranioną, skłonną do zła, jest powodem wielkich błędów w dziedzinie wychowania, polityki, działalności społecznej i obyczajów. Doskonale wiemy, i ta historia się powtarza non stop, że ludzie tworzą sobie utopijne idee. Nowy, wspaniały świat. Nie? To jest jeden z takich konceptów nowoczesnego. Nowy, wspaniały świat. I raz po raz wiemy, że ten świat upada z tego powodu, jeżeli nie uwzględnia natury w sercu człowieka. Nie? Ludzie tworzą sobie te utopijne idee, to swoje miasto budują, a nie miasto Boże. Jeżeli nie uwzględniają tego pęknięcia, które jest w człowieku. Konsekwencje grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów osobistych ludzi powodują w świecie ujmowanym jako całość stan grzeszności, który może być określony wyrażeniem świętego Jana grzech świata. Wyrażenie to określa także negatywny wpływ, jaki wywierają na osoby sytuacje wspólnotowe i struktury społeczne, które są owocem grzechów ludzi. Ta dramatyczna sytuacja świata, który cało leży w mocy złego, to z pierwszego listu świętego Jana, sprawia, że życie człowieka jest walką. I tutaj katechizm cytuje Sobór Watykański II i konstytucję Gaudium et Spes o Kościele w świecie współczesnym. I ten cytat brzmi tak. W ciągu bowiem całej historii ludzkiej toczy się ciężka walka przeciw mocom ciemności. Walka ta, zaczęta ongiś u początku świata, trwać będzie do ostatniego dnia, według słów Pana. Wplątany w nią człowiek wciąż musi się trudzić, aby trwać w dobrym. I nie będzie mu dane bez wielkiej pracy oraz pomocy łaski Bożej osiągnąć jedności w samym sobie. Jedności w samym sobie. Grzech rozbija nas wewnętrznie, rozbija relacje, rozbija wspólnoty. I ta siła istnieje. Ta siła istnieje w każdym z nas. Ta siła istnieje i nieustannie będzie na nią narażona wspólnota Słowa Bożego. To jest rzeczywistość. Musimy być realistami, że tak jest. Oszukiwanie się, że tak nie jest, to jeszcze szybsza droga do katastrofy. Właśnie. I papież Franciszek w tym kontekście o powołaniu do świętości mówi właśnie o walce, czujności i rozeznaniu, ale też
w swój własny sposób też pokazuje taką dobrą nowinę w tym walczeniu. I mówi tak: życie chrześcijańskie jest ciągłą walką. Potrzebna jest siła i odwaga, aby oprzeć się pokusom diabła i głosić Ewangelię. Dzisiaj będziecie mieli głoś chwałę. Nie? Na chwałę Boga głoś. Ta walka jest bardzo piękna, ponieważ pozwala nam świętować za każdym razem, gdy Pan zwycięża w naszym życiu. Nie? Ponieważ pozwala nam świętować za każdym razem, kiedy Pan zwycięża w naszym życiu. I papież to mówi, że właśnie nie chodzi tylko o walkę ze światem, mentalnością światową, nie ogranicza się tylko do walki z chabościami, z płynnościami. To jest element, ale jest właśnie, jest to także ciągła walka z diabłem, który jest księciem zła. Nasze zwycięstwa świętuje sam Jezus. Nie? Żeby też spojrzeć w perspektywy, Jezus wie, że będziemy wciągnięci w walkę. Tak. Ten sam jezuita, którego wam cytowałem w tym Łazarzu, w innym swoim, tym razem bardzo punkowym utworze, krzyczy: nie szukam walki, życie samo wciąga mnie w walkę. Taka jest natura rzeczywistości. Nie szukam walki, życie samo wciąga mnie w walkę. Tak jest. Musimy w tym stanąć w duchu wiary, że tak jest i będzie. Nie o to chodzi, żeby teraz, wiecie, oprawiać demonologię i wszędzie widzieć diabła, bo to jest druga skrajność, ale trzeba mieć trzeźwe oczy. Tak jest. Istnieje grzech pierworodny, moja natura jest skłonna do tego, że jesteśmy słabi. Pan Jezus jest ze mną, chce świętować ze mną, naszą wspólnotą, ale nam nie oszczędzi trudu, nie? Ale nam nie oszczędzi trudu. Nie powinniśmy się oszukiwać, że wszyscy mają trudności, ale no nie my, nie ja. Nie, tak nie będzie. I stajecie na tej gruncie jest właściwą rzeczywistością. Tutaj przypis, który nie jest w adhortacji, taka myśl, która ostatnio mnie bardzo też zainspirowała. Właśnie, że to trochę na kanwie tego, co też mówię. Jeden z jezuitów powiedział jakieś takie zdanie, które może wydawać się skrajne, ale on ma w sobie pewną mądrość. Szatan dobrych kusi ku dobru. Nie? Człowiek, który jest uwikłany w grzechu, żyje w grzechu, żyje w ciemności, no to diabeł ma na niego inny sposób. Ale człowiek, który poznał prawdę, słucha Słowa Bożego, diabeł inny sposób do niego przybiera. I często właśnie patologiczne formy duchowości, skrajne, jakieś pseudomistyczne odjazdy, brak zaufania do autorytetu Kościoła, czucie się lepiej, bo my jesteśmy mistyczni, tak? Jest pseudodobre, w którym zły duch wbija też swój jad. Ale nie pokusą jasnego grzechu, tylko psuciem od środka właśnie jedności, relacji. Jedność to jest taka zasadnicza sprawa. Czy ja czuję jedność z innymi? Nie? Jeżeli nie czujesz jedności z innymi, nie żyjesz w duchu skruchy, to zawsze ci wyjdzie na modlitwie. I do tego jest dobry moment spotkania, bo tu się Pana Jezusa nie da oszukać. Nie można się przymilić, jeżeli masz problem z inną osobą. I Pan Jezus ci to będzie, mówiąc kolokwialnie, punktował, żeby twoje serce skłaniać do metanoi, do przemiany, do przebaczenia, do wyjścia spod siebie. I to, że to widzisz na modlitwie i ci stoi i nie możesz słuchać słowa, to dobrze. Bo jesteś w przestrzeni światła i w świetle widzisz. Nie? I to jest to. Zresztą o tym za chwilę będzie, o tych narzędziach. Papież dalej właśnie mówi o tym, że diabeł to coś więcej niż mir. Wiemy o tym, że dawno temu, 50 lat temu około, w 72 to było właśnie, Święty Paweł VI powiedział takie zdanie, nie? Że dym szatana się wdarł do kościoła i za to został wypunktowany przez takie humanistyczne chrześcijaństwo, za to tak papież trochę taki zacofany. Jako, no, zło jest brakiem dobra, jest niedoskonałością i tak dalej. A papież mówi bardzo wyraźnie, nie? Że no jest, no zaraz go zacytuję, żeby już nie parafrazować. Nie uznamy istnienia diabła, jeśli będziemy skupiali się na patrzeniu na życie jedynie przez pryzmat kryteriów empirycznych, bez perspektywy nadprzyrodzonej. To właśnie przekonanie, że owa zła moc jest pośród nas, pozwala nam zrozumieć, dlaczego często zło ma tak wielką siłę niszczącą. Zobaczmy obrazy z Ukrainy. To nie jest tylko
konflikt polityczny. To jest także rzeczywistość duchowa, to co nazywamy demoni wojny. To prawda, że autorzy biblijni mieli ograniczony sposób pojęć do wyrażenia pewnej rzeczywistości, że w czasach Jezusa można było na przykład pomylić epilepsję z opętaniem przez diabła. Jednak nie powinno to prowadzić nas do zbytniego uproszczenia, polegającego na mówieniu, że wszystkie przypadki opisane w Ewangeliach były chorobami psychicznymi i że ostatecznie diabeł nie istnieje lub nie działa. Jest on obecny na pierwszej stronie Pisma Świętego, które kończy się zwycięstwem Boga nad diabłem. W istocie, kiedy Jezus zostawił nam modlitwę pańską, chciał, abyśmy na końcu prosili Ojca, aby uwolnił nas od złego z dużej litery. Użyte tam wyrażenie nie odnosi się do zła abstrakcyjnego, a jego dokładniejsze tłumaczenie to zły. Wskazuje ono na istotę osobową, która nas dręczy. Jezus nauczył nas, abyśmy codziennie prosili o to wyzwolenie, aby Jego moc nie panowała nad nami. Nie myślmy więc, jakoby to był jakiś mit, wyobrażenie, symbol, postać czy pojęcie. To oszustwo, które prowadzi nas do osłabienia czujności, do braku troski o siebie i do bycia bardziej narażonymi. On nie musi nas opętać. Zatruwa nas nienawiścią, smutkiem, zazdrością, wadami. I tak, gdy ograniczamy obronę, on to wykorzystuje, jak zniszczyć nasze życia, rodziny i wspólnoty. Bo jak rew ryczący krąży szukając kogo poszyć. Jak myślicie, że diabeł nie będzie chciał zniszczyć tej wspólnoty, to jesteście naiwni. I nie mówię tego dlatego, żeby teraz tworzyć taką psychopatyczną sytuację zagrożenia, nie? Jak się to czasem tworzy. Nie, tak jest. Małe egoizmy, małe coś tam, dlaczego gdzieś to powiedział, a dlaczego to zrobiłaś? I, nie? I od razu zaczyna się napięcie wyregulowane i ta, nie? Nieufność, szeptanie, plotki. To są rzeczy, które zniszczą życie. Nie? Mówię ogólnie, nie odwołuję się do żadnej sytuacji, tylko musimy mieć świadomość, że tak jest. Nie? Każdy w wspólnocie tak jest. W wspólnocie zakonnej tak jest, w wspólnocie rodzinnej tak jest. Tak jest. Po prostu tak jest. W takiej żyjemy przestrzeni świata. I jacy powinniśmy być? Papież mówi, że powinniśmy być przebudzeni i ufni. Właśnie przebudzeni i ufni. Jest to Efezjan 6 rozdział, o tym też tak wyraźnie mówi, nie? Że Słowo Boże wyraźnie zachęca nas, aby oprzeć się wszystkim, nawet najbardziej podstępnym atakom diabła i ugasić wszystkie rozszerzone pociski złego. Nie są to poetyckie słowa, ponieważ także nasza droga do świętości jest nieustanną walką. Ten, kto nie chce tego uznać, będzie narażony na porażkę lub miernotę. Papież dodaje, w tej walce mamy potężną broń, jaką daje nam Pan. I teraz papież to wymienia i ja to wymienię powolutku, aby się nam to ułożyło w naszych sercach. Mamy wiele narzędzi w tej walce od Pana. Pan nas nie zostawia. My też przez tą walkę rośniemy do świętości. Nie? To jest tajemnica, dlaczego Bóg do końca naszego życia dopuszcza pokusę. Nie? Czy nie byłoby łatwiej, jakby nam wymazał to zło i tylko rosnąć w dobru? Tak by było po naszemu łatwiej. Ale w Bożej opatrzności Bóg dopuszcza, że rośniemy przez nieustanne wystawienie na zło. I skoro Bóg dopuścił i zostawia w nas w takim stanie rzeczy, dając pomoc, to znaczy, że to jest dla nas najlepszy scenariusz na życie. Jakie mamy te środki? Wiarę wyrażającą się w modlitwie. Popatrzcie, jak to jest pięknie skonstruowane. Wiara, która wyraża się w modlitwie. Wracamy do pierwszego nauczenia, spotkanie osobiste z Chrystusem. Że modlitwa to nie jest tylko odprawienie jakiejś właśnie duchowej tej waluty Panu Bogu. Idę na namiot spotkania, bo wierzę, nie? Wtedy okazujesz się wierzącym, bo szukasz spotkania z Jezusem. Uznajesz od Niego zależność, chcesz słuchać Jego słowa. Nie? Nie, że wierzysz, bo tak zadeklarowałem, jestem katolikiem i żadne idee liberalne się mnie nie chytają. I idę do Jezusa, w co wtedy wierzę. Wyznajesz to. Światło życia. Wtedy to jest życie. Nie? Twoje światło wiary staje się życiem. Rozważanie Słowa Bożego. Proszę bardzo. Studium Biblii. Skupienie się na Słowie. Sprawowanie mszy świętej. Eucharystia. Adoracja eucharystyczna.
sakrament pojednania. Jutro będziemy mieli okazję właśnie do sakramentu pojednania wspólnotowej przeżycia. Uczynki miłosierdzia. Kiedy idziesz ku innemu, czynisz miłosierdzie, to jest twoja broń w tej walce. Uwaga! Życie wspólnotowe. To jest broń. Łatwiej jest z innymi. Łatwiej jest z innymi, bo możemy dostrzec, że coś się w nas dzieje. Ktoś może być trzeźwy w tej wspólnocie i mówi, słuchajcie, to jest coś nie tak między nami, pomódlmy się, nie? Bo słuchasz innych, jak idą. I te nasze spotkania, te nasze tygodnie w ciągu roku formacyjnego, one są siłą na drodze. Co z tego, że one są zdalnie, nie? Że nie pijemy kawy razem. Modlimy się razem, jesteśmy razem, słuchamy razem. To jest siła. Nie? To jest siła. I ostatnia broń, jaką Pan nam daje, to jest zaangażowanie misyjne. Wyjście. Uwierzenie, że Ewangelia ma moc. Wtedy widzisz też moc Jezusa Chrystusa, że nie boisz, nie? Że nie jesteś tylko w defensywie. Nie, jesteśmy w ofensywie. Bo Chrystus zmartwychwstał. Nie? I to zaangażowanie misyjne pokazuje się moc Boga. Oczywiście w tej mocy Pan Bóg dopuści właśnie tą walkę, ale okaże swoją moc. Zaangażowanie misyjne. Nie? I to też sprawdza się dobra duchowość, nie? Każdej wspólnoty. Czy ona jest misyjna? Nie o to chodzi, czy ona chodzi w kolorowych szatkach z Afryki. Nie? To nie o to chodzi w misyjności. Tylko czy ona jest misyjna, czy ona szuka innych, czy innych zależy, ale też w takim dobrym znaczeniu, nie takim właśnie wejdź do naszej grupy wybranych i bądź ocalony przed złem. Wejdź do arki. Tak? Uciekaj. Idź! Głoś Chrystusa jak Paweł na Areopagu. Nie bój się. Pan cię prowadzi, nie? Nie uciekaj, tylko idź. Właśnie. To są te, jeszcze raz powtórzę. Wiarę wyrażającą się w modlitwie, rozważanie Słowa Bożego, sprawowanie mszy świętej, adorację eucharystyczną, sakrament pojednania, uczynki miłosierdzia, życie wspólnotowe, zaangażowanie misyjne. Właśnie, nawet jeśli ktoś nie ma grzechów ciężkich, to sakrament pojednania jest dla niego uleczeniem, mocą, spotkanie z Chrystusem, który przychodzi do niego. Nie? Gdzie możesz nawet mówić pewne niuanse, nie? Wypowiedzieć się przed Chrystusem zmartwychwstałym i umocnić się. Nie? I umocnić się. Na tej drodze rozwój dobra, duchowe dojrzewanie i wzrost miłości są najlepszą przeciwwagą dla zła. Skupiać się na dobru. Nie? Właśnie to jest ta często fałszywa duchowość, właśnie pozorna, jeżeli ludzie tak, teraz prawda, wybudujmy dom z tak zwaną solą odrzutowaną. To jest najciekawsze jest, to jest jeden z największych niezrozumień dawnych rytów ze współczesnym. Nie istnieje sól egzorcyzmowana. To pojęcie jest niezrozumieniem liturgii. Oczywiście w dawnym rycie istniał ryt egzorcyzmowania soli, a od razu następowało jej uświęcenie. Tak? I w rycie było, na przykład dziecku się dawało, modliło się dziecko, które smakuje pierwszy raz poświęconej soli. Ale to jest egzorcyzmowane, ono ma większą moc, wytynkuje sobie, albo wbije wodę egzorcyzmowaną w czterech krańcach mojego ogrodu i żaden diabeł do mnie nie wejdzie. To jest fałszywa duchowość. Kościół tak nie wierzy. Mimo, że wydaje się, że to jest takie mega, to Kościół tak nie wierzy. Nie? Nawet jeśli ksiądz z YouTube'a mówi takie rzeczy, Kościół tak nie wierzy. Proszę mi pokazać w katechizmie i w praktyce Kościoła taką rzeczywistość. Nie? Ale to pozornie tak, nie? I tak będziesz narażony na pokusy. Możesz, prawda, spać na sobie egzorcyzmowanej. Nie? To tak nie działa. Tak nie działa ekonomia zbawienia, w której istniejemy dzisiaj, nie? A jak będziesz szedł do ubogich, słuchał ich, dawał jałmużnę, to zobaczysz, co to jest moc Ewangelii. To zobaczysz, jak twoje serce Jezus zacznie przemieniać. Nie? To zobaczysz zwycięstwo nad złem. Jak historie, jak Pan Bóg ich miłuje, jak oni cię ewangelizują. Właśnie. Nikt nie może stawiać oporu złu, jeśli zdecyduje się trwać w impasie, jeśli
z niczego nie jest zadowolony, jeśli rezygnuje z marzeń o ofiarowaniu Panu tego, co w nim najpiękniejsze. Tym gorzej, jeśli pobada w poczucie klęski, bo kto zaczyna bez ufności, już przegrał pół bitwy i zakupuje własne talenty. Chrześcijański triumf jest zawsze krzyżem, ale krzyżem, który jednocześnie jest sztandarem zwycięstwa, wznoszącym się z waleczną czułością przeciw napaściom zła. I papież potem mówi o duchowym zepsuciu. To jest miejsce, które ksiądz Blachnicki odkrył u siebie w początku kapłaństwa i aż do czasu więzienia zobaczył, mimo tego, że był bardzo gorliwy, że taką rzeczywistość miał. Duchowe zepsucie, czyli pewien marazm. Co to jest duchowe zepsucie? Właśnie. Duchowe zepsucie jest gorsze niż upadek grzesznika, ponieważ polega ono na ślepocie wygodnej i samowystarczalnej, przy której w końcu wszystko zdaje się być dopuszczalne. Oszustwa, oszczerstwa, egoizm i wiele subtelnych form skoncentrowane się na sobie samym. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Tak skończył swe dni Salomon, podczas gdy wielki grzesznik Dawid potrafił przezwyciężyć swoją nędzę. Właśnie. I potem mówi o tym, co Jezus powiedział, że ten uwolniony właśnie od diabła i życie jest czyste, tak? Siedem złych duchów przychodzi w to miejsce. Właśnie. Jeśli braknie czujności, masz mieć zapaloną pochodnię, spać, czuwać. Osoby, które nie czują, aby dopuszczały się poważnych uchybień przeciwko prawu Bożemu, mogą postępować w swego rodzaju ogłuszeniem, odrętwieniem. Co mogłoby sobie wyrzucać, ponieważ nie znajdują sobie nic poważnego, co mogłoby sobie wyrzucać, nie zauważają tej letności, która stopniowo opanowuje ich życie duchowe, a ostatecznie marnują się, ulegają zepsuciu. I stąd konieczność słuchania Słowa Bożego. Bądź spokojny. Jak będzie przychodził na moment spotkania i brał słowo zawsze, obojętnie jakim kluczu, ono ci nie da spokoju. To jest gwarancja spotykania Boga żywego, które słowo będzie jako mieć obosieczne. Czasem cię pocieszy, czasem cię utuli, a czasem cię rozetnie na pół, abyś żył. Żywy Bóg, jak mówi właśnie list do Hebrajczyków, nasz Bóg jest bowiem ogniem pochłaniającym. Nie? A jeżeli Boga owiniesz kocem religijności, to już Go po prostu sobie zabrałeś od swojej mentalności. Spotkanie z Bogiem żywym, trójjedynym w Słowie będzie cię zawsze od tego ratować, choć nie zawsze będzie to emocjonalnie miłe. Ale wzrost miłości nie chodzi o to, żeby było duchowe kiziu-miziu. Nie? Tak Bóg nikogo z nas nie wychowuje. On dopuszcza w naszym życiu trudne sytuacje, to, że jest nam źle i tak dalej. Nas kocha. To jest szeroki wymiar miłości. Właśnie. Jedynym sposobem właśnie w tym, jak rozpoznać, czy coś pochodzi, to teraz jest zagadnienie rozeznania, jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy pochodzi z Ducha Świata lub z Ducha Diabła. Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Nie? I należy prosić. Jak prosisz o rozeznanie, to je otrzymasz. Jako wspólnota będziemy prosili, to otrzymamy. Nie? Nie jakąś techniką, tylko nie wyczytasz tego w 5000 książek, tylko właśnie to są te podstawowe rzeczy. Słowo, wspólnota, modlitwa, wzajemnie Ducha Świętego i pojawia się inspiracja. Rozeznanie jest szczególnie ważne, kiedy w naszym życiu pojawia się nowość, a zatem kiedy trzeba rozeznać, czy jest ona nowym winem, które pochodzi od Boga, czy też zwodniczą nowością ducha tego świata lub ducha diabła. Innym razem sytuacja jest odwrotna, ponieważ moce zła skłaniają nas do tego, aby się nie zmieniać, pozostawiać rzeczy takimi, jakimi są, aby wybrać stagnację lub surowość. To jest mega myśl. Stagnację lub surowość, to jest ucieczka. Wtedy uniemożliwiamy działanie natchnieniem Ducha Świętego. Właśnie. Zawsze w świetle Pana. Rok pracy formacyjny w ruchu to jest życie w świetle, więc to jest, można powiedzieć, ten punkt asfortacji w sam raz na ten rok. Zawsze w świetle Pana.
Rozeznanie jest konieczne nie tylko w chwilach nadzwyczajnych, gdy trzeba rozwiązać poważne problemy, czy też gdy trzeba podjąć kluczową decyzję. Jest to narzędzie walki do lepszego podążania za Panem. Jest nam potrzebne zawsze, abyśmy byli zdolni do rozpoznawania czasów Boga i Jego łaski, abyśmy nie marnowali natchnień Pana, aby nie odrzucać Jego zachęty do rozwoju. Często dokonuje się to w małych rzeczach, w tym, co wydaje się nieistotne, ponieważ wielkoduszność przejawia się w sprawach prostych i codziennych. Chodzi o to, aby nie stawiać granic temu, co wielkie, co lepsze i najpiękniejsze, ale jednocześnie skupić się na tym, co małe, na codziennym zaangażowaniu. Zawsze pamiętajmy, że rozeznanie jest łaską. Chociaż obejmuje ono rozum i roztropność, to je przewyższa. Bo chodzi w nim o dostrzeżenie tajemnicy jedynego i niepowtarzalnego planu, jaki Bóg ma dla każdego z nas. I który realizuje się w najróżniejszych kontekstach i ograniczeniach. Stawką jest nie tylko dobrobyt doczesny, czy satysfakcja z czynienia jakiegoś pożytecznego, a nawet chęć posiadania spokojnego sumienia. Uwaga, i to mam tu pogrubione ze wszystkich tekstów najwięcej. Co jest stawką w rozeznaniu? Stawką jest sens mojego życia wobec Ojca, który mnie zna i kocha. Ten prawdziwy sens, dla którego mogę poświęcić mi życie, a którego nikt nie zna lepiej niż On. O co chodzi właśnie? Będziemy odnawiali przymierze chrztu. I chcemy iść dalej drogą z Panem. I rozeznanie, kiedy zostałeś ochrzczony, ochrzczona, Pan Bóg Cię wpisał w swój plan, nawet wcześniej przed, ale wtedy już tak w mainstream. I Ty masz w sobie potencjał, który Pan chce w Tobie osiągnąć. Pewne piękno, pewną drogę i rozeznanie to jest bycie w tym Bożym azymucie. Co Bóg od Ciebie chce? Dlaczego? Co masz robić? To jest rozeznanie. Robię to tak. Jeżeli rozeznasz, oczywiście my w tym rozeznaniu tego tu nie ma, ale dlatego, że jest grzech pierwrotny, możemy się też mylić i Pan Bóg dopuszcza pomyłki, żeby się uczyć, nie? Tak jak uczy nas modlitwy, wychowując, tak uczy nas tego rozeznawania. Mów Panie, taki paragraf jest. Ten, kto jest gotów słuchać, posiada wolność wyrzeczenia się swojego niepełnego i niewystarczającego punktu widzenia, swoich nawyków i schematów. Wszyscy jesteśmy ograniczeni. Można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy więźniami swojej subiektywnej świadomości. Wszyscy z nas. Nie? Nikt z nas nie ogarnia rzeczywistości, nikt z nas nie ma tego przeniknięcia rzeczy w nieskończoność. Dlatego potrzebuję Boga, także wspólnoty, żeby nas prowadziła. Słuchanie. Wiesz, też dodaję w innym miejscu. Nie chodzi o zastosowanie przepisów czy powtarzanie przeszłości, ponieważ te same rozwiązania nie muszą być właściwe we wszystkich okolicznościach. A to, co było użyteczne w jednym kontekście, może być nieprzydatne w innym. I ostatni punkt w tym wydarzeniu. Bardzo pasujący do dzisiejszego dnia ukrzyżowania. Logika daru i krzyża. Istotnym warunkiem postępu w rozeznawaniu jest wychowywanie siebie do cierpliwości Boga i Jego czasów, które nigdy nie są naszymi. Nie musi być po naszemu, nie musi być już. Nie? Rozeznanie dokonuje się po to, aby odkryć, co jeszcze możemy uzyskać z tego życia, ale aby rozpoznać, w jaki sposób możemy lepiej wypełnić tę misję, która nam została powierzona w Chrzcie Świętym. A to oznacza gotowość do wyrzeczenia się wszystkiego, aż po oddanie wszystkiego. Ponieważ szczęście jest paradoksalne, i ofiaruje nam najlepsze doświadczenie wówczas, kiedy akceptujemy tę tajemniczą logikę, która nie pochodzi z tego świata. Jak mówił święty Bonaventura, odnosząc się do krzyża. To jest nasza logika. To jest nasza logika. Jeśli ktoś przyjmuje tę dynamikę, to nie daje sobie znieczulić sumienia i wielkodusznie otwiera się na rozeznanie. To nam ukazuje, że rozeznanie nie jest zrozumiałą samoanalizą, egoistyczną introspekcją, ale prawdziwym wyjściem ku tajemnicy Boga, który pomaga nam żyć misją, do jakiej nas powołał dla dobra braci.